Dzień dobry, czas na trzeci odcinek naszej przygody w Jugosławii w Futbol Managerze 2019. Dziś zajmiemy się, zgodnie z zapowiedziami, reprezentacją Chorwacji, którą równolegle prowadzimy do naszego Hajduka Split, w którym, zaj którym to zajmiemy się w następnym epizodzie, rozpoczynając przygotowania do sezonu 2019-2020. Sezonu niestety bez Pucharów Europejskich, ale jakoś mam nadzieję, że i tak to żyjemy dziś. Y, mała gratka dla fanów y, reprezentacji Chorwacji, która na pewno tych fanów dużo sobie... Mm, Nazbierała przy okazji ostatnich Mistrzostw e, Świata w Rosji, gdzie oczywiście zostali srebrnymi medalistami. Jesteśmy po dwóch kolejkach eliminacji Mistrzostw Europy, e, w których to niestety no niezbyt, e, niezbyt dobre wyniki. Chorwacja osiągnęła, oczywiście są to wyniki wylosowane przez grę w pierwszym meczu na wyjeździe w Skandynawii przeciwko Norwegom. E, porażka 1-2, jeden trafienie Iwana Perysicia, później e, Wysoka, wygrana z wyspami owczymi, no ale to, to tylko wygrana z wyspami owczymi, niestety. No i dziś zmierzymy się najpierw w Londynie na stadionie Wembley przeciwko Anglikom, i następnie na nasz stadion, na stadion dokładnie Dynama Zagrzeb, na stadion Maximir. Przybędzie Kazachstan prawdopodobnie tylko po to, żeby oczywiście dostarczyć nam trzy punkty. Dwie drużyny wychodzą bezpośrednio do mistrzostwa Europy organizowanych w 2020 roku, więc mam nadzieję, że nie będziemy mieli wielkich problemów z zajęciem. Mimo wszystko jednego z tych dwóch miejsc, ale żeby to się wydarzyło, to przede wszystkim dzisiaj fajnie by było wykonać pierwszy krok, pokonując na przykład reprezentację Anglii, głównie nasza taktyka będzie opierała się na krótkich podaniach rozegraniu piłki po ziemi w wolnym tempie. Dlaczego? No oczywiście ze względu na środek pola drużyny chorwackiej, Luka Modrić, 33-letni rozgrywający Realu Madryt po prawej stronie Iwan Rakitic, 31-letni rozgrywający Barcelony, no więc Lepiej być, nie może, Mateo Kowacić definitywnie już stał się oczywiście piłkarzem Chelsea. On będzie jako jedyny w roli rozgrywającego, wierzę, ciągle ufam mojej ulubionej roli pomocnika długodystansowego, na, który, na której to dzisiaj umieszczam dwóch piłkarzy: Irakiticia i, i Modricia. Na lewym skrzydle będzie hasał nam Iwan Perisic z Interu, z prawej strony, co ciekawe, 24-letni Chorwat, Marko Piazza z Juventusu. Na napadzie mamy Andrea. Krak Maricia, nie ma w tej reprezentacji już ani Mandzukicia, ani Daniela Subasicia, którzy po mundialu prawdopodobnie tą karierę swoją zakończyli, więc postawiłem na reprezentanta naszej ligi, czyli na Liwakowicza, reprezentującego barwy Dinamo Zagrzeb, Kaleta Car, 22-letni no powiem wam, że mój mokry sen jeżeli chodzi o kariery takie wschodnioeuropejskie kiedy tych piłkarzy z Chorwacji mogłem zatrudniać nie, nigdy mi się specjalnie kalety cara nie udało pozyskać Sime Rysajko na stronie prawej na stronie lewej równie doświadczony Iwan Sztrinić, reprezentant Milanu więc zgłaszamy taki zespół przeciwko Anglikom, trzymajcie kciuki abyśmy zrobili wielki, wielki krok do Mistrzostwo Europy 2020. Skład drużyny Gospodarzy w bramce, uwaga, pierwsze zaskoczenie, Angus Gunn z Southampton, więc nie ma Jordana Pickforda, jest na ławce. Natomiast Joe Hart w obronie, Bertrand, Eric Dyer, John Stone, Skywalker w pomocy Anderson, Dele Ali, Harwings, czyli no... Środek pomocy typowo typowo koguci. Na skrzydłach Markus Rashford i Rachim Sterling. Na napadzie, oczywiście, Harry Kane, który jest kapitanem reprezentacji Anglii. Zaczynamy. Wystartowaliśmy niezwykle ważne. Jest to dla mnie spotkanie w kontekście takim. Luka Modric obok bramki, niestety. W kontekście takim, że jak na razie w tej karierze nasz menadżer ma 100% porażek po tym przegranym finale Pucharu Chorwacji. Przeciwko lokomotywie, więc wolałbym, żeby teraz jednak jakieś punkciki wpadły na nasze konto. Ivan Rakitic rozpędza się właśnie w roli pomocnika długodystansowego, ale niestety zatrzymany przez Jordana Andersona, jednak pomocnika no, światowej klasy, nie ma, co, nie ma co ukrywać. Hurricane i bardzo dobrze ustawiony, bardzo dobra interwencja. Młodego Dominika Liwakowicza. W minucie dziesiątej tym razem Sterling. Wrzutka w nasze pole karne. Na szczęście wybijamy, choć i tak przy piłce ciągle gospodarze Bertrand oddaje piłkę do Dajera. Tak trochę na ryzyku, ale i tak wszystko udało się Anglikom w tej akcji. Rashford i po raz kolejny bardzo dobra interwencja Liwakowicza, dzięki któremu ciągle na tablicy wyników widnieje 0 do 0. Sterling, wrzutka na Dajera. Poprzeczka teraz. Poprzeczka rat Reprezentacją Chorwacji powiem Wam, że robi się naprawdę bardzo, bardzo gorąco i niewykluczone, że ten mecz no, nie skończy się tak jak tego oczekiwałem. Perisic niestety prosto na głowę Johna Stonesa, no i kontratak niezwykle szybki, oczywiście Rachim Sterling, dwóch obrońców mija zawodnik reprezentacji Anglii na szczęście po raz kolejny po raz trzeci w bardzo trudnej sytuacji ratuje nas zespół Dominik Liwakowicz Wyspy Owcze prowadzą z Kazachstanem nie wiem co się dzieje w lewym górnym rogu skupmy się może po prostu na tym co dzieje się na stadionie Wembley 19 minuta Iwan Sztrinić bardzo daleki wyrzut z autu. No, każda moja taktyka opiera się na tych. Na takim małym paradoksie, ponieważ bardzo daleko wykonuje moja drużyna zawsze rzuty z autu i bardzo krótko rzuty rożne, ale to jest bardzo skuteczne w futbol menadżerze 19 Rashford, próba odegrania do Harego Keina, po szacie Niestety piłka trafia pod nogi angielskiego snajpera. No i niestety tracimy w 20 minucie tego spotkania bramkę na 0 do 1 i nasza sytuacja. Sytuacja robi się niestety bardzo trudna, dlatego spróbujemy przyspieszyć może to rozegranie akcji. Liczyłem na to, że ten nasz rewelacyjny środek pola, za pomocą tej ostrożnej mentalności, będzie powoli i dokładnie rozgrywał tę piłkę. Jednak środek pola drużyny Anglii w postaci Winksa, Dele Alego i Andersona, jednak. No rozpracowuje, rozpracowuje Kovacicia, Rakiticia i, i Modricia w tym środku pola właśnie w Londynie. 33 minuta, kramarić teraz bardzo dobrze, zakończony intensywny pressing naszego napastnika, ale podanie do tyłu już bardzo, bardzo nieudane i po raz czwarty albo piąty w tym spotkaniu ratuje nas Dominik Liwakowicz. No wygląda to naprawdę kiepsko, no nie ukrywam, że to jest najtrudniejszy nasz mecz w eliminacjach, ale... No nie, był, nie miałbym takiej spiny na wynik, gdyby nie fakt, że. Co to było za podanie? Gdyby nie fakt, że już trzy punkty w tej grupie straciliśmy i to przeciwko Norwegom. Nie, miałem, nie mieliśmy na to żadnego wpływu, no ale tak, tak niestety gra już chciała Dele Ali jeszcze po rykoszecie i będzie, rzut rożny w takim razie dla. Gospodarzy Rachim Sterling, wrzutka na Johna Stonesa, który no niejedną bramkę już z głowy strzelił raz jeszcze Sterling, ale na szczęście po raz kolejny piłka zatrzymana przez jednego z naszych obrońców. No i mamy problem. 41 minuta, może teraz jesteśmy w polu karnym. Bardzo głęboko pięknie Sztrinić zagrał tę piłkę do Iwana Perisicia, ale skrzydłowy Interu nie potrafił znaleźć piłki. Nie, nie potrafił znaleźć drogi dla piłki do bramki no i zmarnowaliśmy tak naprawdę 100, no może 90%, może 90 szansę na wyrównanie w tym spotkaniu. Piąta interwencja Dominika Liwakowicza. Jeżeli golkiper ma ocenę 7-0 w momencie, w którym drużyna przegrywa 0-1, to znaczy, że jesteśmy naprawdę bardzo dominowani. 46. minuta tego spotkania, dokonałem, dokonałem pewnej zmiany taktycznej na tą drugą część spotkania. Otóż na pozycję numer 10 powędruje dzisiejszy nasz kapitan Iwan Rakitic, nasz wicekapitan zostanie na pozycji numer 8 jako długodystansowiec. I właśnie Luka Modric, ależ było blisko, żebyśmy wyrównali na Wembley. Już widziałem tą piłkę w siatce, nie wiem jakim cudem w końcu nie znalazła się właśnie w bramce Gana. Futbolówka, no i oczywiście Mateo Kowaczyć jeszcze na pozycji numer 6, więc walczymy do końca. Tutaj o chociaż jeden punkcik na wyjeździe po raz drugi. Anglia trafia w poprzeczkę. A Wyspy Owcze prowadzą 3 do 0 z Kazachstanem. Nie mam pojęcia, co się dzieje w tamtym spotkaniu, ale tutaj myślę, że czas na wymianę napastnika Nikola Kalinić wejdzie w miejsce Andreja Kramaricia. Zobaczymy, na ile ta zmiana przyniesie nam jakąkolwiek korzyść. Liczę na to właśnie, że, że, że cokolwiek się tu jeszcze zmieni. Przejdźmy na bardzo ofensywną mentalność. No i nic nie dało, niestety nie dała ta zmiana Pomocników w naszej drużynie Alex i Chamberlain pojawił się w miejsce jeszcze Wings, a Norwegia prowadzi z Cyprem. i To jest zła wiadomość, ponieważ no, mimo tego, że dopiero w końcówce to i tak no, ucieknie nam Norwegia już na 6 punktów w, w naszej grupie eliminacji do Mistrzostwa Europy, a nasz menadżer, a nasz menadżer na dwa rozegrane mecze w tej karierze, ma już dwie porażki, więc ta kariera może być naprawdę wyjątkowa, ale wy przecież takie kariery w moim wykonaniu lubicie. Najbardziej tak mi się przynajmniej wydaje, słynna loża szyderców z naszego czatu na streamach. No i przegrywamy z Anglią 0 do 1. Mogło się to zdarzyć, oczywiście. Anglia jest rewelacyjnym zespołem, jak na, jak na te europejskie warunki. No i No ale niestety, po wicemistrzach świata, jakimi przecież jesteśmy, można by się spodziewać w wyniku nieco lepszego. Ale mam nadzieję, że ten lepszy wynik zobaczymy w starciu z Kazachstanem. Biorąc pod uwagę taką papierkową, takie papierowe spojrzenie na sytuację, jakie mamy teraz. Moim zdaniem chorwaci powinni roznieść w drobny pył drużynę, która przed chwilą dostała trzy gole od reprezentacji Wysp Owczych. nie dokonałem ani jednej zmiany personalnej, natomiast zmieniło się nasze ustawienie na takie, w którym którym graliśmy w drugiej połowie spotkania przeciwko Anglikom. Nasi piłkarze w miarę wypoczęli po tym spotkaniu na Wembley, więc mam nadzieję, że sięgniemy nareszcie po kolejne trzy punkty w naszej grupie eliminacji. Euro. Startujemy zatem, trzecia minuta na stadionie, Maksimir wśród swoich um, kibiców, reprezentacja Chorwacji, Luka Modrić, Andrej Kramarić, Kramaric nie dociera ta piłka niestety do Iwana Perisicia, no ale nie mają z nią absolutnie co zrobić zawodnicy gości, dlatego rozpoczniemy za chwilę kolejny atak, tym razem pozycyjny. Trzecia minuta, nadal na zegarze. Rakityć oddaje do Modrića, tam przerzuca na lewe skrzydło do Sztrinić. Raz jeszcze lewy obrońca reprezentacji Chorwacji, Sztrinić, wrzuca na Rakitića, No i mamy pierwszego gola w tej karierze. Coś niesamowitego Chorwacja prowadzi z Kazachstanem 1 -0 -0. I kto by się spodziewał, że w karierze, w której prowadzimy Hajduk Split, to iwa Pan Rakitic zdobędzie dla naszego menadżera pierwszego gola. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony i trzymam kciuki, żeby jednak kolejnym piłkarzem, który tego dokona, był jednak zawodnik reprezentujący barwy Hajduka Split. Marko Piaca, ósma minuta tego spotkania. Piękne podanie Marko Piacy prosto do napastnika drużyny Kazachstanu. Na szczęście teraz bardzo czujnie na pozycji numer 8 Luka Modrić. Iwan Strinić, który ma już asystę na koncie przy tym golu. Iwana Rakitic podaje podanie do Iwana Perisicia. Piaca, tym razem to my, trafiamy w tak zwany poprzeczek. No i niestety piłka wychodzi gdzieś na środek boiska. I przez chwilę miałem wrażenie, możecie sobie to przewinąć, że golkiper Kazachstanu postanowił pobiec po tę piłkę właśnie na środek boiska. Może, może nudzi mu się na tej bramce i potrzebuje, potrzebuje rozprostować nogi Loria. 33 minuta, podanie z autu prosto pod nogi naszych piłkarzy, no i jak nie poprzeczek, to słupek. Tym razem, kto to strzelał? Iwan Rakitic? Tak mi się wydawało, że to był strzał Iwana Rakitic'a, który właśnie teraz rozpoczyna od rzutu rożnego. Iwan Pirisic, ale prosto w obrońce Kazachów. Rakitic, wrzutka. No nie tak miała wyglądać do końca gra naszych niezwykle technicznych, dobrych piłkarzy. Kowaczyć! Olesz, nasz cofnięty, rozgrywający wszedł teraz w obręb pola karnego to co mówiłem w pierwszym odcinku tej kariery Football Manager 2019 jest tak już zauważyłem po tym tysiącu godzin czy 1500 grania, że najczęściej te bramki padają albo po stałych fragmentach gry, albo właśnie z obrębu pola karnego, więc warto dlatego posiadać bardzo dobrych środkowych pomocników, czy to na pozycji no już tego nieszczęsnego rozgrywające, rozgrywającego czy Pomocnika długodystansowego. Dwie asysty na koncie. Już mam Iwan Strinic. Tymczasem kolejna akcja Chorwatów. Perisic niedokładnie dośrodkowuje, ale jeszcze z drugiej strony jest kolejny skrzydłowy czyli Marko Piaca i Chorwacja powtórzyła niezwykły wyczyn Wysp Owczych, które wpakowały Kazachom trzy bramki na własnym stadionie. I tak też właśnie czyni Chorwacja. Tym samym prawdopodobnie pieczątując sprawy, sprawy trzech punktów w tym spotkaniu jeszcze Luka Modric oddaje piłkę Perisiciowi, ale ten absolutnie nie potrafi wstrzelić się niestety w bramkę Kazachów, więc wpuścimy w jego miejsce może Ante Rebicia, znakomitego zawodnika Eintrachtu Frankfurt i być może jeszcze moglibyśmy Dać zagrać niektórym młodym zawodnikom, jak na przykład Ante Koriciowi, który zastąpi Iwana Rakiticia w 64 minucie, i w sumie ciągle korci mnie, żeby mojego bramkarza z Hajduka Split tutaj zaaplikować na pozycję numer 1, ale to mogłoby być dość źle odebrane przez kibiców czy przez mój kochany, kochany czat, czy raczej w tej sytuacji komentujących, więc. Po prostu wpuśćmy, może Filipa Benkowicza, niezwykle utalentowanego, środkowego obrońcę. Kwadrans pozostaje do zakończenia tego spotkania. Tymczasem, w meczu Anglików z Norwegami, niezwykle ważnego dla kształtu naszej grupy, prowadzą Anglicy po samobójczym trafieniu jednego z Norwegów. Wobec czego ta tabela po tej sytuacji wygląda następująco: że tracimy 3 punkty właśnie do reprezentacji ze Skandynawii, no i sześć punktów do, do Anglików, którzy przed chwilą. Odebrali nam komplet punktów. Co ciekawe, dwa punkty mniej tylko od nas ma Cypr, ale nie nie sądzę, żeby to był odpowiedni moment na, na, na zamartwianie się nad tym, że Cypr jest zaraz za nami. Kramarić, poprzeczka numer dwa w tym spotkaniu: dość dużo nieszczęścia mamy, ale w sumie Anglicy też w tą poprzeczkę trafiali, więc. Suma szczęścia zawsze równa się zero, tak jak to się, jak to się zwykło mówić. Zero strzałów na naszą bramkę oddał Kazachstan, więc nasza defensywa również w tym spotkaniu bez zarzutu. Antekorić jeszcze próbował dołożyć prawdopodobnie pierwsze, pierwszą bramkę w reprezentacji, bo nie wiem, czy Antekorić kiedykolwiek. W reprezentacji gola strzelił. Nie, to jest jego piąty mecz i na razie no, najprawdopodobniej pozostanie tak, że tej bramki, tej bramki nie strzeli. Natomiast należy pochwalić Dominika Liwakowicza i za to spotkanie z Anglikami i m.in. za ten obroniony strzał przeciwko Kazachstanowi, bo przez 90 minut nie miał absolutnie nic do roboty, ale utrzymał taki dobry poziom koncentracji i nie dopuścił do tego, żeby. Kazachowie strzelili na stadionie Maksymir. Tak więc, jeszcze raz, jeden rzut oka na tabelę. Trzecie miejsce po tych dwóch kolejkach eliminacji do Mistrzostw Europy. W następnym odcinku widzimy się, oczywiście, w trakcie przygotowań do sezonu 2019-20 w, w Dynamo Zagrzeb, w Hajduku Split. Mam dla Was jedną niespodziankę, ponieważ dosłownie przed chwilą zakontraktowałem nowego zawodnika z wolnego transferu, ale tego Wam nie będę zdradzał ponieważ zobaczycie to następnym razem. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć!